Koło gospodyń wiejskich Noskowo Radomice Strzyżewo Feniks zwyciężyło w konkursie kulinarnym Bitwa Regionów. Panie z koła przygotowały to, co w regionie najlepsze. Nasze danie gęsina nie tylko na imieninach Marcina, sosem z wina porzeczkowego otulona, modrą opasana i chyćką zapijana. Jest to gęś z modrą kapustą z wielkopolską pyrą z ogniska. Kolejne miejsca zajęły koła gospodyń z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Jury miało niełatwe zadanie, aby spośród kilkunastu potraw wybrać te najlepsze. Mieć pyszny rosół, który jest teoretycznie nieskomplikowany i rozbudowane danie, które składa się z 4, 5, 6 składników. No i jak jednakowo uczciwie ocenić te produkty? No prosta rzecz. Jeśli coś jest dobre, smaczne, poprawne, ma w sobie te wszystkie elementy, które wymagamy, czyli prawdziwe, regionalne produkty, tak? Ma swoją historię, dziewczyny są w stanie ją udokumentować słownie, uzasadnić. No i do tego jeszcze ten wygląd, nawet jak jest skromnie, talerz, ale utkane, ładnie wszystko przygotowane. Widzisz, że to jest uczciwe, naprawdę od serca zrobione. To ja nie mogę powiedzieć, że rosół jest gorszy od dania głównego. Pierożki, kaszanka czy soczysta pieczeń, tego wszystkiego można było spróbować podczas finału Bitwy Regionów, który odbył się w Gnieźnie. Przyjechały koło gospodyń wiejskich z całej Polski, m.in. z Krasiczyna w województwie podkarpackim. Jak przyznają panie, w kuchni inspirują je poprzednie pokolenia. Ja miałam dziadzia, który przez ponad 50 lat w naszej miejscowości i w okolicznych miejscowościach prowadził działalność rzeźniczą. Był masażem wiejskim i on zostawił mi wiele przepisów i wskazówek na gotowanie różnych mięs. I właśnie dziedzictwo poprzednich pokoleń jest największym bogactwem. Z tego, co wy robicie dla regionalnej kuchni polskiej i generalnie dla kuchni polskiej, będziemy czytać tylko o kuchni polskiej w książkach, a nie ją jeść. Jednak koła gospodyń wiejskich przeżywają dziś renesans. To coś więcej niż ludowe stroje i suto zastawione stoły. Łączą ludzi w danych miejscowościach, nie tylko związanych bezpośrednio z rolnictwem, ale nowych mieszkańców, którzy chcą coś zrobić dla swojego środowiska, jednoczyć się, integrować i pokazywać piękno swojej małej ojczyzny. Utrzymanie dotychczasowego wsparcia zadeklarował wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Żeby koła gospodyń wiejskich były zadbane, żeby wsparcie, które było dla kół gospodyń wiejskich, zostało utrzymane i powiększone. Będziemy o to wspólnie dbać, będziemy o to wspólnie zabiegać. Wysokość rządowego wsparcia jest zróżnicowana i wynosi nawet 10 tysięcy złotych.